Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na kolejny odcinek z gry Risk of Rain. Zacznijmy! Z racji tego, że celuję w odblokowanie kolejnej klasy postaci, to dzisiaj przy pomocy komando chciałbym mieć jak najwięcej dronów. Ciekaw jestem, czy uda mi się chociaż 3 posiadać naraz. Liczę na to, bo dzięki temu rozgrywka będzie o wiele łatwiejsza. Ale najpierw trzeba nabić kasę na inne skrzyneczki, które pozwolą mi dostać nowe przedmioty. Zatem chłopaki, kładźcie się tutaj pięknie. Proszę was o to. I dawajcie hajs. Proszę, żeby tutaj było czwórka. O, leci skalar. Zapraszam. Proszę cię tutaj. Już, chodź. No. Dawaj hajs. Dawaj hajs. Oh yeah. Proszę, proszę, proszę o dobry przedmiot. Aj, Sprinting Egg, rapidly heal outside of combat. Świetnie! Jajo, które będzie mnie mega mocno leczyć poza walką. Zobaczymy, jak to działa. No i co? Me. Wow! Ale przyspiesza leczenie. Mega. Bardzo się cieszę. Mega przydatny przedmiot, który powinien mi pomóc w walce z przeciwnikami, gdy już się ich nazbiera tak dużo, że nie będę w stanie ogarniać. Czy tutaj u góry... A, niestety. Nie ma teleportera. Zatem ja będę musiał się udać do innego miejsca, ale najpierw jeszcze zabijemy sobie... O, właśnie, tego kolegę i otwieramy skrzynkę. Dobra, te maluchy. One tam prawdopodobnie gdzieś spadły na dół. Tutaj jest jeden. Szybko, no. I kilka tutaj. Chłopaki... Haha! Mikroskop. ATG Missile MK. Szansa na to, aby... Kiedy będę atakować, wystrzelić pociski. Świetnie. Bardzo mi się to przyda. Biorąc pod uwagę to, że przedmiot jest mega mocny, kiedy ciskam pociskami. A, to takie masło maślane. Ciskam pociskami. Ale dobra, okej. Nie ma co tutaj być poprawnym. Bo to jest tylko gra. Risk of Rain, moi drodzy. Świetna gra. Roguelike, którą serdecznie wam polecam. Jeżeli macie troszeczkę czasu, aby dojść do tych niesamowitych rzeczy, które się dzieją w późniejszym etapie gry. Muszę przyznać, że dzisiaj widziałem rozgrywkę Kotowskiego, który swoją drogą mnie zaraził Risk of Rain i po prostu oniemiałem. Jakieś dalsze poziomy, kiedy mamy poziom o nazwie HHH, poziom trudności oczywiście, to jest po prostu jakaś masakra nie do opisania. Mam nadzieję, że kiedyś dane mi będzie, aby wam to wszystko pokazać. Biegnijmy sobie do góry i jest! Pierwszy dron! Ale niestety za 40, więc będę musiał jeszcze sobie trochę hajsu nabić. Liczę na to, że tutaj po lewej stronie będzie teleporter. No i może odpalmy sobie jeszcze tą skrzyneczkę. Proszę bardzo. O, kluczyk! Który będzie... odkrywać wszystkie skrzynki, które widzi moja postać. Dobrze, to się też przyda, przynajmniej w tym pierwszym poziomie. Ha! Używamy! Ha, ha, ha! W ogóle hajsu nie potrzebuję, ależ się cieszę. Kolejne jajo, które będzie zwiększać mi możliwość leczenia poza walką. Bardzo się cieszę również z tych moich rakiet, które są wystrzeliwane we wrogów. I proszę, proszę, aby tutaj po lewej stronie był gdzieś teleporter, będzie cudownie. Aj, nie ma. Ale za to kontejner z punktami doświadczenia i z hajsem, więc będę mógł sobie zakupić kolejny przedmiot. Tak się zastanawiam nad tym pytajnikiem, który tutaj jest. A, może dobra. O, wow, rakiety. Opening a chest launches firework at nearby enemies. Świetnie! Otwieranie skrzynek będzie dodatkowo wystrzeliwać kolejne rakiety, ale w postaci fajerwerków. No dobrze. To mnie też cieszy, bo dzięki temu będę mieć większe obrażenie na przeciwników. O, zielony. Zielony jakiś mega mocny. Giń mi tutaj. O. Właśnie tak. Wow! Dlaczego spadłem? Enforcer stary, trzymaj się no! 4,5 minuty prawie nabite, a przydałoby się jeszcze zabrać to u góry i spadać gdzieś do tego teleportera, bo może być potem mega ciężko. Dobra, jeszcze tylko ty i dawać mi tu mojego drona. Proszę bardzo, o tak! Dron strzelający, bardzo się cieszę.
Za chwilę tam do was wrócę, ale najpierw będę musiał aktywować sobie teleporter. Prawdopodobnie on będzie za tym gdzieś po lewej stronie. Bo na to by wychodziło. Więc nie ma co się nawet zastanawiać. Muszę tutaj iść. O! I mam świetny przedmiot, który permanentnie będzie zwiększać moje punkty zdrowia wraz z zabijaniem kolejnych przeciwników. To jest po prostu niesamowicie przydatne, bo dzięki temu... Wow! Jeszcze jedno jajo! No grubo, po prostu... Moje leczenie będzie epickie dzisiaj. Aj! Kolejne skrzynki i mamy teleporter. Świnka skarbonka. O, tak, zdobywam dodatkową kasę wraz z upływem czasu. To jest niesamowite. No i tak, jeszcze mówiąc o tym pasku zdrowia, który mam. Zatem, kiedy będę zabijać przeciwników, będę zyskiwać punkty zdrowia, które będą się zwiększać na stałe. Bardzo się z tego cieszę. No i myślę, że to mi pomoże wygrać właśnie ten pojedynek z Wandering Vagrant. Ajajajajajajaj, ależ tutaj się dużo dzieje. Muszę uniknąć ataków. Dobrze by było sobie odskoczyć. Moim rolem. Wow. Jak się cieszę, że mam chociaż tego jednego drona. Dobra. Gin, bo naprawdę nie mam siły do ciebie. Ojejku, ilu tu jest przeciwników teraz. Dobra, szybko na prawą stronę. I oby mi dron nie zginął. Bardzo bym tego nie chciał. Dobra, jest, boss za chwileczkę zabity, chyba że... O nie! Chyba że mnie zabiją, ajajajajaj. No dobra, moi drodzy, to była niesamowicie krótka rozgrywka, więc powinienem spróbować jeszcze raz. Nie ma co się w ogóle zastanawiać. Aj. Myślałem, że będzie o wiele lepiej, ale spokojnie, powoli ja dojdę do tego, że będę sobie radzić tak jak należy. Nie ma co się przejmować, to dopiero czwarta rozgrywka. Zatem kontynuujmy. Pora na otwieranie kontejnerów i na zbieranie hajsu. W sumie mógłbym sobie już zabić tego przeciwnika i iść po kolejny przedmiot po prawej stronie. Aj, a tak się cieszyłem. Prawie ten Wandering Vagrant zginął, ale niestety, no cóż, nie udało się. Bierzemy strzykawę i mamy Increase Attack Speed. Świetnie. Zwiększenie szybkości ataku podczas walki z przeciwnikami to jest to, co mi się bardzo przyda, bo dzięki temu będę mógł ich szybciej ranić i nie będę musiał się przejmować upływem czasu. Jej, ale mega. Mocna strzykawa, przydałoby się ją zestakować. Fajnie by było mieć jeszcze ze 3, to wtedy bym straszliwie ich ranił. Nie mieliby w ogóle ze mną szans, przynajmniej w pierwszych 3 poziomach. No, może trochę przesadzam, ale w 2 to na pewno. O, maluchy. Dobra, i teraz te. Jej! O! Leczenie po zabijaniu przeciwników, świetnie. To też się przyda, jak najbardziej. Bardzo się cieszę z takich przedmiotów. I czy mam tyle kasy? No niestety nie. Na razie nie będę szukać teleportera, bo minęło dopiero 1,5 minuty, ale warto będzie poszukać kolejnych skrzynek przedmiotów i dronów, które będą przydatne. Miejmy nadzieję, że w tym poziomie będzie ich więcej niż w poprzednim. O, świetnie! Świetnie, bardzo się cieszę z tych przedmiotów. Jeden z nich, ten zielony, będzie wpływać na regenerację moich punktów zdrowia, więc biorę go! Increase Health Regeneration, Mysterious Vial, czyli mistyczna fiolka. Proszę bardzo. No i chłopaki, wy się tam odradzajcie, bo ja potrzebuję hajs, wiecie o tym? Yeah! A, jeszcze jeden, ale leczę się, bardzo się cieszę. I ta ognista głowa za chwilę jeszcze zginie i mogę w końcu przejść sobie dalej. Kolejny poziom, już 5. Jest! Jest mój dron, którego wyczekiwałem. Oby to był leczący. A, jednak, strzelający! Kolejny strzelający, no dobrze. W sumie może być i tak. 2 skrzyneczki góry. Fajnie by było dostać kolejny raz świnkę skarbonkę, albo ewentualnie cokolwiek innego, co będzie zwiększać hajs z przeciwników. To bym się bardzo cieszył. No dobra, pora na kolejny raz odpakowanie groty z tymi maluchami i obym dostał... Jest! Haha! Dostałem przedmiot do używania. Bardzo się cieszę, bo dzięki temu... Jak będzie jakiś boss, to będę mógł go uderzyć. O, wow! Ile tutaj mam przedmiotów do wyboru.
No dobra, ja biorę ten. Wow, i jeszcze jeden tutaj będę mógł zabrać. No świetnie, będzie to oczywiście strzykawka, nawet nie ma co się zastanawiać. Tylko będę mieć hajs, to po nią idę. Jeszcze trochę, jeszcze... O, jest, jest! Dawać mi tu strzykaweczkę. Ha! Atak speed będzie po prostu epicki teraz. No i w zasadzie wypadałoby już iść do walki z bossem. Ale pytanie, gdzie jest ten mój upragniony teleport? Kompletnie nie wiem. Prawdopodobnie znowu gdzieś tam na dole. A, może ciebie też zniszczę. O, świetnie. Tego też. Bardzo szybko atakuje, więc nie ma co się w ogóle przejmować. Muszę przyznać, że Enforcer na początku mi się strasznie nie podobał, bo był jakiś taki wolny, opieszały i w ogóle. A teraz? No cóż, zaczyna się dziać, ale dopiero po tym, jak zbieram mega dobre przedmioty. Dealing damage heals you. Zadawanie obrażeń będzie mnie leczyć. No to po prostu cudownie. O, tak! Jest teleporter. Wydaje mi się, że w tym momencie już bym mógł odpalić sobie go. Szansa na to, aby zadać trafienie, które powoduje krwawienie. Dobra, odpalamy, niech się dzieje. Wandering Vagrant przyleci z góry za chwilkę do mnie. No i w zasadzie mogę go troszeczkę skosić. Jej. No, muszę przyznać, że naprawdę mega mocny jestem teraz, bo zabiję go o wiele szybciej. Przynajmniej taką mam nadzieję. O, zaraz będzie po tobie. Dobra. I mam przedmiot, który powoduje, że poza walką będę ruszać się o wiele szybciej. To jest po prostu niesamowite. O, co to za maska? Killing an enemy summons a ghost. Świetnie! Zabijanie przeciwników będzie powodować, że będę przywoływać jeszcze duchy. No, to zapowiada się mega dobra walka. Szansa na podwójne obrażenia i mamy... O, znowu te maluszki. Jest! Jeszcze raz szansa na podwójne obrażenie. O, to będzie po prostu epickie. Mam już tak mega zestakowane na tym pierwszym poziomie przedmioty, że po prostu tego się w ogóle nie spodziewałem. No dobra, to może spowoduje, że dojdę gdzieś dalej niż zwykle, niż przez te trzy ostatnie odcinki. Ładnie dużo przeciwników, przynajmniej nazbieram sobie hajsu. I w sumie, skoro jeszcze mam te kilka sekund oczekiwania, a i tak muszę zabić wszystkich przeciwników, którzy się do tej pory pojawili, to może warto by było ogarnąć, czy mamy gdzieś jeszcze po prawej stronie na dole skrzyneczki, które by mi dały kolejne przedmioty. A, dobra, tam się i tak będę wracać. Nie ma co, 6 minut jest mega dobry czas. Nawet mimo tego, że teraz straciłem 50 punktów zdrowia, to się w ogóle nie będę przejmować. Zobaczcie, jak ja szybko biegam poza walką. To jest niesamowite. No i proszę, proszę o przedmioty. Aj, nie ma, nic nie ma. No dobra. Może po prawej stronie na dole zatem coś spotkamy ciekawego. Bo nie do końca pamiętam, czy miałem jeszcze tutaj gdzieś jakieś skrzyneczki. O tak, kolejne przedmioty z tych maluchów. Dobra. Jest. Kolejny raz petardy, które będą wystrzeliwane, kiedy będę otwierać skrzynki. No cudownie. I tutaj, o, jest! Kolejna skrzyneczka dla mnie, poproszę. I w niej, o jej! Kolejna strzykawka zwiększająca szybkość. No to jest po prostu niesamowite. Trzy strzykawki, dwie fiolki, wow. I chyba już nic więcej mnie nie czeka poza tymi kontejnerami z punktami doświadczenia. Albo ewentualnie jeszcze może tutaj gdzieś coś będzie. W sumie warto się rozglądnąć. Aj, ale podejście, nie ma nic! No cóż, troszeczkę zmarnowałem czas, ale... Może jeszcze na samej górze. No nic, tutaj też nie ma kompletnie żadnego przedmiotu. Mówi się trudno, ale poszukiwałem. Obszedłem całą mapę i dzięki temu wiem, że... Mam wszystko, co powinienem zabrać ze sobą do drugiego poziomu. I nawet ten czas wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity. 8 minut. No cóż, jak dla mnie, przy czwartej rozgrywce to jest całkiem spoko. Teraz
tylko czym szybciej dostać się do teleportera i można ogarniać. Enforcer stary, wbiegaj tutaj, proszę cię. Nie mamy czasu, trzeba walczyć. Trzeba wywalczyć sobie drogę do domu. Dwóch wrogów pozostało, 101 monet, ale niestety nie będę mógł już nic kupić, ale dostanę przynajmniej poziom doświadczenia. Dobra. Panowie, giniecie, raz, dwa, jak bum, cyk, cyk. No i pięknie, haha, można wbijać do teleportera. Ciekaw jestem, co to mi się tu wylosuje. Ależ ja mam pecha dzisiaj, naprawdę, mega. Dobra, do góry. Hopsa, hopsa. No i 9 minut, jak wbijam do kolejnego poziomu. Świetnie. Poziom medium. I sky middle. O nie. Nienawidzę tego poziomu. No ale cóż ja mogę zrobić? Muszę w nim walczyć. Ajajaj. Zanim się jeszcze nie pojawi mega dużo przeciwników, to zabiorę sobie ten kontener. To będzie ciekawe tutaj. Wow, ależ mnie to mega zmęczyło. O, ty! Wyskoczyłeś mi tutaj, tak? Cwaniaku. No dobra. Cieszę się, że mam tego drona. I mamy ducha. Ciekaw jestem, dlaczego ten duch mi tutaj nie walczy z nimi. Wow, ależ spadłem, masakra. No dobra. Na dole jest teleporter, przynajmniej tyle wiem. Nie będę go teraz odpalać, ale już się nie muszę martwić o miejsce, w którym będę sobie kończyć ten poziom. Co tak naprawdę te duchy dają? Kompletnie nie wiem, o co chodzi. Ale dobra. Pora na zebranie kolejnych skrzynek. O, tutaj będzie może jakiś przedmiot. Naprawdę, mega szybko się leczę. Increase jump height and reduce gravity. No i niestety nie ma kasy, ale te duchy walczą dla mnie. O tak, to mi się podoba. To powinna być całkiem przyzwoita rozgrywka, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ach, o jest, jest kasa. Kolejny przeciwnik. No i kolego, po co ci to było? Co to jest? Chance to slow enemies... A, okej. No i może jeszcze tutaj. O, ilu przeciwników. Wow! O nie, 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 nie. Może jednego z nich w sumie bym zabił. To wtedy będzie duchem i mi pomoże w walce z innymi. O! Kolejny log o przeciwniku. Świetnie. Muszę nazbierać 15 na jakieś osiągnięcie, które prawdopodobnie coś kolejny raz odblokuje. No, 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 no. Idzie coraz lepiej. Bardzo się cieszę. Kolejny przedmiot. Proszę. O, tak! Klepsydra zwalniająca czas. Kiedy będę mieć niski poziom zdrowia? To może jeszcze tutaj gdzieś będzie jakiś kolejny przedmiot albo skrzynka i wtedy mógłbym już kończyć ten poziom, no bo o tak, o tak. Zabieramy, aha, grzybek, który będzie mnie leczyć. No świetnie. W sumie warto by było kończyć, ale jeszcze mnie kusi zabicie kilku przeciwników i dostanie monet. A czy może u góry będzie jakiś przedmiot? A nie, o tak, jest! Jest przedmiot. Mogę się tam dostać, tutaj na linię. Nie omieszkam tego zrobić. Ha. Za stówkę, kolejny przedmiot. No dobra. Spróbujemy ten z pytajnikiem, bo mnie to mega ciekawi, co tam się znajduje. Proszę. Kajdanki? Slow enemies on attack. Dobrze, zwalniamy przeciwników. Zwalniamy, chłopaki! Wow, ale mocno. Ale mocno ich zwolniłem. Dobra. Nie ma co. Ostatni przedmiot tutaj na dole. I pora wbijać na walkę z bossem. Bo zbyt dużo się pojawi przeciwników. No oczywiście, fiolka z leczeniem. Proste. Fiolki już 3. Zatem się to zestakowało świetnie. Muszę przyznać, że naprawdę się tego nie spodziewałem.
No i pora biec. Niestety tylko jeden dron. No ale co ja mogę? Będę się starać, żeby wygrać tą walkę. Jej! Do góry. No i... Trzeba ogarnąć ten teleporter. Czy on był na dole? Tak mi się zdaje. Czy tutaj? Nie, no był na dole. Dobra. Proszę bardzo. A, troszeczkę punktów zdrowia się ubiło, ale spokojnie, chłopaki. Nie dość, że was zwalniam, to jeszcze mamy duchy przywoływane, kiedy was pokonam. No i Magma Worm. Nie powinno być problemu z nim. Ale za to jego współtowarzyszy będzie strasznie dużo. No i to rodzi swojego rodzaju problemy. Wow! Magma Worm, ale dostał obrażenia od moich kolegów. No, świetnie. Tylko, że niestety teraz ja mam problem. Ajajajajaj. No dobra. Muszę przywrócić sobie punkty zdrowia. I jeszcze jest bardzo źle, bo nie mam aktualnie ze sobą drona. Także mnie to martwi. Aj. Może zaraz tego Magma Worma zniszczę. Dobra, jest. Okej, świetnie. Ło, jestem mega blisko. Jak się uda, to się będę bardzo cieszyć. Dobra, już prawie ma koniec punktów zdrowia. I tylko 20 sekund przywoływania kolejnych przeciwników. Nie powinno być tak źle. No gin! Jeszcze jeden atak i będzie po wszystkim. Jest! Udało się, świetnie. I kolejne kajdanki, które będą zwalniać przeciwników. Ja muszę zatem ich teraz zabić wszystkich. Myślę, że nie powinno być z tym problemów, chyba że będą do mnie jakoś mega blisko podchodzić, ale duszki powinny załatwić sprawę. No świetnie. Dobra, chłopaki, niszczymy was, nie ma co się zastanawiać, trzeba działać. Czas upływa nieubłaganie, ale mam dużo kasy, wow. Niestety na nic się to nie zda już, bo tutaj nie było chyba już skrzynek więcej do otwarcia. No ale spokojnie, wow, ilu tutaj jest przeciwników na dole. No nie powiem. Niezbyt przyjemna sytuacja. Dobra. Może z tym koleżką. Okej, nie jest tak źle. Tylko żeby tych dużych do siebie nie zbliżyć za daleko. No i bardzo się cieszę. Świetnie. Jeden przeciwnik tylko został. Gdzie on się znajduje? Tutaj. O kolego. 1120 monet. No cóż, niestety na nic je nie wydam. Ale co tam się będę przejmować? Najważniejsze to stąd uciec. I zobaczyć sobie trzeci poziom. Chociaż może jeszcze, skoro mam chwilkę, to mógłbym sprawdzić, czy gdzieś tutaj coś dla mnie nie zostało. Bo może się okazać, że jakiś przedmiot mogę zabrać. I co wtedy? Wtedy będę sobie pluć w brodę, że tego nie zrobiłem. Okej, szybciutko do góry. I czy coś ciekawego jeszcze mnie tutaj czeka? Tutaj było strasznie dużo przeciwników, ale niestety... Pusto. Tutaj pusto. No cóż. Wychodzi na to, że to jest koniec. Trzeba wbijać do następnego poziomu. Nie mogę nic ze sobą zabrać, więc... Szkoda! Zmarnowałem tylko niepotrzebnie pół minutki. No ale cóż. To są przecież moje początki w Risk of Rain. Dużo się jeszcze prawdopodobnie nauczę. Jej! Ależ się nabije poziomów. Ciekaw jestem ile, no. O nie! Nawet jeden nie? Ale w sumie tak, no mam już 12. Dobra. O, co to jest? Press X to repair laser drone. Wow, laserowy dron w trzecim poziomie. Fajnie by było go mieć. O, container, cudownie. Wow. Drone repair kit. Nie chcę. Niech sobie to tu leży. Będzie na później ewentualnie. A ja muszę szybko spadać na dół.
żeby zebrać sobie hajs. 700 monet. O nie, ale oni mnie ranią straszliwie. No dobra. Wow, a tamten strzela do mnie z dołu? O, chyba oszalał. Wow, jakie byki! O nie, co tutaj się dzieje? Jaka rzeźnia w ogóle? No i nawet jednego nie zabiję, no. Dobra, może za chwilę któregoś... Dobra. Jest! Udało się, udało się, udało się! Dobra, i jeszcze tylko te maluchy, które wyskoczyły z niego... O nie, o nie, 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 nie! Aj! Ale opadłem z sił! Ale to było niesamowite, wow! No nie spodziewałem się. Trzeci poziom w końcu zobaczyłem. Mroźna zima mnie dopadła. To była świetna rozgrywka w grze Risk of Rain. Nie spodziewałem się, że zajdę aż tak daleko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.